Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kamilu Stochu, czy klimat jarmarków bożonarodzeniowych jest Tobie bliski, czy tak średnio? Nie tak bliski, jakbym chciał, ale też nie tak daleki, żebym nie wiedział, co to jest. No bo chyba tylko te jarmarki skocznie w Titisee łączy ten taki powiew grzańca w powietrzu. Kiedy wymijacie tych kibiców, to jest nieprawdopodobne. No, powiem Ci, da się wyczuć ten powiew jarmarku, ale nie jest, zazwyczaj jest tutaj super atmosfera, cieszy na pewno duża liczba zazwyczaj polskich kibiców, mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. No i cóż, i że będą fajne zawody na wysokim poziomie, że pogoda dopisze, że będzie przyjemnie. Przez okoliczności, których nie warto już wspominać, trochę miałeś czas, żeby zatęsknić za tym miejscem. Tak, no dosyć, może nie tak długo tutaj nie było zawodów, ale jednak jakiś czas się nie odbywały i fajnie, że tutaj wróciliśmy. Skocznia jest naprawdę przyjemna, z takich, które lubię, no i mam nadzieję, że tutaj łatwiej będzie mi się pracować i tak, krok po kroku. No to jak to samo zadowolenie po tych 3 skokach treningowych? Jaki jest stopień realizacji zadań na dziś? Pozytywny, mały krok do przodu. Wiadomo, że to nie jest takie przeskoki, jakie bym chciał, bo z jednej strony muszę być cierpliwy, a z drugiej strony już serce się rwie po prostu, żeby być po prostu tam z samego przodu, ale dzisiaj naprawdę to był solidny dla mnie dzień. Dużo pracy, dużo mnie to kosztowało też energii, ale efekty były, także pozytywnie. Ja tylko dopytam o te 2 dni w Finlandii jeszcze. Czy ten uśmiech udało się utrzymać, czy może jakieś zakręty się pojawiły kolejne? Nie, nie było zakrętu. A czemu pytasz? Tak... A bo to skoki są trudną dyscypliną właśnie. Pytanie tylko, czy to były udane takie dni, które podtrzymały tę radochę z finałowego skoku z niedzieli? Tak, no znaczy to nie były takie łatwe te treningi, bo no, cały czas borykam się z pewnymi technicznymi trudnościami, ale tak jak mówię, no takie dni jak na przykład dzisiaj, gdzie no może nie było cudów, ale małe po prostu kroki do przodu, a mnie to cieszy, że jednak no, idzie to do przodu, że nie stoję w miejscu, nie cofam się, tylko pomału do przodu. Dzięki, trzymamy kciuki. Dzięki.